Dzień dobry. Masło to produkt wysokotłuszczowy, powstały w wyniku zmaślania śmietany zawierającej przynajmniej 25% tłuszcz. Masło ekstra z garwolina to naturalne masło renomowanej z mleczarskiej w garwolinie. Produkt nie zawiera żadnych sztucznych substancji. Składa się w 82% z tłuszczu, głównie na sconek Nadmierne spożywanie tłuszczów nasyconych nie jest zalecane. Jednak masła zwykle dużo nie spożywam, A zatem ryzyko zachwiania prawidłowego bilansu kwasów tłuszczowych jest niewielkie. Nadto warto zwrócić uwagę, że zawarte w maszynę krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe przynoszą wiele korzyści. Mają one działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe. Analizowane masło zawiera sporo witaminy A. Zapobiega ona kurzej ślepocie, osłabieniu wzroku, a także pomaga w leczeniu wielu chorób oczu. Wchodzi bowiem w skład rodopsyny, światł światłoczułego barwnika znajdującego się w pręcika siatkówki. Z kolei, obecna w maśle witamina D zapewnia przede wszystkim prawidłowy wzrost i rozwój kości. Wpływa także na właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina B12 zaś wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia. Masło z uwagi na niską temperaturę dymienia, wynoszącą 150 stopni Celsjusza, nie jest wskazane do dłuższego podgrzewania. Wynika to z faktu, że w wysokiej temperaturze tworzy się rakotwórcza akroleina. Jeśli mamy alergię lub nietolerancję na produkty mleczne, to masło również może być zagrożeniem. Mimo, że zawiera około 80% tłuszczu, to znajdują się w nim śladowe ilości białek mleka. Z tego powodu należy ograniczyć ilość masła w posiłkach. Natomiast spożywanie masła przez osoby z nietolerancją laktozy jest dozwolone. Ponieważ występują w nim jedynie niewielkie ilości tego cukru. Omawiane masło wspaniale smakuje na bułce lub ciepłym chlebie. Doskonale nadaje się do przygotowywania codziennych śniadań i kolacji. Można je również wykorzystywać do przygotowywania smacznych, domowych wypieków.